ci, którzy stali na ciężarówce, przyglądali się tym, którzy już zaczynali wisieć. Witam serdecznie w kolejnym odcinku History Hiking. Znajdujemy się w Gdańsku. O czym dzisiaj będzie odcinek? O pierwszym procesie zbrodniarzy z koncentracją Lager Stutthof, gdzie właśnie na tym słynnym procesie padło 11 wyroków śmierci. Serdecznie dziękujemy za Wasze wsparcie. To dzięki niemu mogliśmy ruszyć w Polskę i nagrywać dla Was odcinki z nowych regionów. Właśnie nakręciliśmy nowy reportaż specjalnie dla naszych wspierających. Jest to opowieść i świadectwo jednego z ostatnich żyjących polskich więźniów, Arbeitslager Riese, Edmunda Szenkowskiego, którego miałem okazję poznać w 2010 roku podczas 65. rocznicy ukończenia II wojny światowej. Pamiętajcie, że wspierając nas, otrzymujecie dostęp nie tylko do specjalnych reportaży, ale i podcastów, audiobooka i ekskluzywnych wpisów. Co więcej, przy nazwie użytkownika w komentarzach i na czacie wyświetla się plakietka mecenasa. Wspierających na najwyższych progach uwzględniamy też w napisach końcowych oraz regularnych zniżkach. Szczegóły w linku pod filmem. Kiedy Armia Czerwona wyzwala obóz koncentracyjny w Stutthofie, znacznie wcześniej przed wyzwoleniem, jak szczury z tonącego okrętu, uciekają więźniowie funkcyjni. Zarówno te, które katowały więźniarki, mówię tutaj o nadzorczyniach, jak i również kapo, sztubowi i SS-mani, bo stracili swój hitlerowski parasol, który ich ochraniał. Trzeba uciekać, trzeba się ratować. Większość z tych, która na co dzień była bezwzględnymi katami wobec więźniów, wraca do Gdańska, bo stąd się wywodzą. Na przykład niektóre nadzorczynie przed w ogóle wojną i w czasie wybuchu wojny, zanim dostały się do obozu, były konduktorkami w tramwajach w Gdańsku. Więc wracają do swojej pracy, jakby nigdy nic się nie stało. Jeden z największych katów, Wacław Kozłowski, Kozieł, na sam dźwięk imienia, znaczy w ogóle pseudonimu Kozieł, wszyscy truchleli. Również wraca jako pracownik rzeźni. I powolutku zaczynają oni być rozpoznawani i aresztowani przez ówczesne władze komunistyczne i zamykani właśnie w areszcie śledczym. Zbierani i dopiero od kwietnia do czerwca prowadzony jest przeciwko nim dokładnie ten słynny pierwszy proces załogi Stutthof. Jenny Wanda Barkman to potworna kobieta. Katuje, morduje i znęca się perfidnie nad więźniarkami. Jej pseudonim to Piękne Widmo. Dlaczego? Bo była niezwykłej urody, a mordowała znienacka, szybko, perfidnie, jak właśnie widmo. Dlatego więźniowie i więźniarki nazywali ją Pięknym Widmem. Była bezwzględna. Udało nam się dotrzeć do oryginalnych gazet z tamtego okresu, które relacjonowały ten słynny proces. On cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, bo nawet do Gdańska przyjechali zagraniczni korespondenci. Była na przykład dziennikarska duńska, szwedzka, dziennikarz oczywiście sowiecki i praktycznie wszystkie możliwe ówczesne polskie powojenne gazety. Znajdujemy pełne zdjęcia właśnie z procesu i także również twarze i zachowania oskarżonych. Na przykład Piękne Widmo, to właśnie ta, o której Wam mówiłem, nadzorczyni, delikatnie, ironicznie zawsze się uśmiechała. Mało tego, niektórzy mówili, że potrafiła flirtować z polskimi strażnikami. Johann Paulus to był jedyny SS-man wśród właśnie tych, którzy tutaj byli sądzeni i oczywiście został skazany na karę śmierci. Relacjonowano, że to cyniczny zbrodniarz. On dowodził komandem, które karczowało las. Śmiertelność w jego komandzie miała ponad 60%. Do tego doszedł słynny kapo, Wacław Kozłowski, rzeźnik z Gdyni. Szacowało się, że on na sumieniu ma około osobiście zabitych ponad 100 więźniów. Człowiek ten bił tak, że kiedy nie miał siły bić, przerywał bicie, zjadł posiłek
napił się wody i dalej rozpoczynał ceremonię katowania. Tych, którzy nie mieli siły wstać, którzy byli w pół przytomni od tego bicia, zaciągał do koryta, w których myto nogi, i tam ich właśnie topił. To taka śmietanka hitlerowska zasiadła między kwietniem a czerwcem właśnie w tym słynnym pierwszym procesie katów z koncentracją lager Stutthof. Docieramy do stenogramów, rozmów i przesłuchań z sali sądowej. One ukazały się w 1946 roku w maju w Dzienniku Bałtyckim. Mamy oryginalny właśnie fragment tych rozmów. Pierwszy wstaje Johann Paulus, jedyny SS-man sądzony właśnie w tym pierwszym procesie. Sędzia zadaje pytanie. Czy bił pan więźniów? Osobiście nie, odpowiada Paulus. Zabraniałem nawet bić strażnikom. Czy widział pan, jak inni kapo bili więźniów? Nie, nie widziałem. Czy widział pan więźniów zbitych do krwi? Tak. A kto to zrobił? Nie pamiętam. Nie wiem. Nie mogę sobie przypomnieć. Wacław Kozłowski, rzeźnik z Gdyni i rzeźnik w Stutthofie. Czy biliście ludzi? Tak, ale na rozkaz SS-mana, odpowiada Kozłowski. Dobrze. A wieszaliście ludzi? Nie, odpowiada Kozłowski. Ale szubienistę stawialiście, stanowczo mówi sędzia. Tak, zdarzało się, mówi Kozłowski, ale ten, którego miano powiesić, odebrał sobie życie, więc ja jestem niewinny. Panie Kozłowski, mówi sędzia, proszę, będzie pan miał czyste sumienie. I tak raczej ciężko będzie panu z tych zarzutów wyjść. Czy na sam koniec nie warto się przyznać i oczyścić? Wysoki sądzie, jak Boga kocham. Nie katowałem i nikogo nie zamordowałem. Dlaczego pan to robił? Szczerze tak. Dla chleba, wysoki sądzie. Dla chleba. Oskarżeni byli osadzeni w areszcie na ulicy Kurkowej. I dokładnie z tego aresztu przywożeni byli codziennie albo co kilka dni na rozprawy. Proces trwał około 2 tygodni. Na początku było spokojnie, ale kilka dni po rozpoczęciu procesu nastąpiła wrzawa. Każdy chciał zobaczyć zbrodniarzy. Każdy chciał wyzwać, krzyknąć, wydać jakieś emocje w kierunku ich. Dlatego wprowadzono na salę bilety. Wanda Klaft, jedna z oskarżonych, jedna ze zbrodniarek ze Stutthofu, zeznawała. Ja byłam inteligentna, jeżeli chodzi o pracę w obozie. Biłam maksymalnie 2 więźniarki dziennie. Następny zbrodniarz, kapo, w końcu przyznał się i powiedział: osobiście utopiłem 60 ludzi, resztę otrułem w szpitalu. SS-mani klepali mnie, mówili, że jestem taki chłop, że pomagam im pozbywać się śmieci i wrogów III Rzeszy. Ostatecznie po zakończonym procesie padło 11 wyroków śmierci. Jak przyjęli to ci, którzy siedzieli na ławie oskarżonych? Otóż piękne widmo odpowiedziała finezyjnie: no cóż, życie jest przyjemnością, a przyjemności nie mogą trwać wiecznie. 4 lipca 1946 roku z tego aresztu wyjechało 11 ciężarówek. Rozpoczęła się masowa egzekucja właśnie tych, których skazano poprzez sąd w Gdańsku na wyrok śmierci. Zorganizowanie egzekucji przypadło w tamtym czasie naczelnikowi aresztu. Ten człowiek był przerażony. Ta egzekucja miała być publiczna. Musiał postawić 11 szubienic. Skąd załatwić sznur? Nie mieli. A więc ten sznur, na którym mieli być wieszani zbrodniarze, musiał zostać upleciony przez więźniów. 4 lipca o godzinie 17
tu, właśnie gdzie jestem, dzisiaj dawna nazwa Stolzenberg, dzisiaj Wysoka Góra, przyjechało 11 ciężarówek. Na każdej ciężarówce był skazany bądź skazana, obok więzień bądź więźniarka ubrana w pasiak, która wcześniej była więźniem bądź więźniarką obozu koncentracyjnego Stutthof, a dookoła tu, gdzie jestem, było ponad 250 tysięcy ludzi. Dlaczego? Dlatego, że ówczesna prasa podała kilka dni wcześniej, że taka egzekucja się odbędzie i będzie ona dostępna dla każdego. W prasie pisano: proszę tylko nie przyprowadzać dzieci. Nikt tego nie słuchał. Tu, na egzekucję 11 zbrodniarzy ze Stutthofu, przyszły całe rodziny. Panowała atmosfera pikniku. Sprzedawano piwo, lemoniadę i czekano na widowisko, które miało lada chwila nastąpić. Normalnie skazani dowiadują się o wyroku śmierci na maksymalnie dzień bądź kilka godzin przed wykonaniem egzekucji. W tym przypadku było inaczej. Poszedł przeciek. Jeden ze strażników, który był więźniem w czasie wojny obozu koncentracyjnego, podszedł pod cele osadzonych zbrodniarzy i wysyczał przez zęby: będziecie wisieć, skurwysyny. To spowodowało, że oni liczyli na łaskę, a kiedy usłyszeli właśnie to, że koniec, że będzie kara śmierci, jeden ze skazanych nie wytrzymał i chciał popełnić samobójstwo, ale został odratowany. I właśnie o godzinie 17, 4 lipca 1946 roku rozpoczęła się publiczna egzekucja 11 katów i oczywiście zbrodniarek ze Stutthofu. Aby proces całej egzekucji przebiegał zgodnie z prawem, naczelnikowi zlecono, aby załatwił również posługę kapłańską. Nie było problemem w 1946 roku zorganizowanie katolickiego księdza, ale pastora ewangelickiego był już kłopot. Naczelnik dostał cynę z UB, że taki pastor ukrywa się w Sopocie. Mówi: wszedłem na strych, poznałem go po szatach liturgicznych, wziąłem za kołnierz, wsadziłem do auta i przywiozłem do aresztu, aby pełnił posługę właśnie ewangelicką, kapłańską w tym ostatnim momencie, akcie tych właśnie zbrodniarzy. Przyjeżdżały auta, na których oczywiście był ustawiony zbrodniarz, obok, tak jak wspomniałem wcześniej, w pasiaku więzień bez maski. Oczywiście więźniom powiedziano, że mogą mieć maski, ale oni odpowiedzieli, że nie będą wieszać w maskach zbrodniarzy, bo to są zbrodniarze. Oni mordowali ludzi. A oni, jako więźniowie, mają pełne prawo zadośćuczynienia wszystkim tym, którzy nie mogli doczekać tej chwili wyzwolenia i którzy dzisiaj nie mogą widzieć, jak oni będą dyndać na właśnie stryczku. Auto, szofer odpalał, odjeżdżał, a ciało właśnie skazanego dyndało na linię. I co 20 minut następował taki sam akt. A więc ci, którzy stali na ciężarówce, przyglądali się tym, którzy już zaczynali wisieć. Jeden z oskarżonych miał raka krtani, co powodowało, że męczył się nawet dwukrotnie. Kiedy zadyndał ostatni skazaniec, służby porządkowe dopuściły tłum do wisielców. Tłum skoczył jak szalony. Zaczął rozrywać fragmenty ubrań, tłuc ciała. Każdy chciał kawałek sznura wisielca, bo podobno on przynosi szczęście. Ale był jeszcze jeden ważny epizod. Jedna z ciężarówek nie mogła odpalić, a jak ona nie odjechała, to nie mógł skazany zadyndać właśnie na szubienicy. Była to Wanda Klaft, oczywiście morderczyni ze Stutthofu. I w tym momencie, kiedy szofer nie może odpalić silnika, jedna z więźniarek spycha właśnie Wandę, która za chwilę zaczyna właśnie ciało powiewać
na wietrze i na sznurze. Co zrobić z ciałami? Bo później oczywiście służby porządkowe odgoniły tłum, pościągały wisielców i co dalej? Stwierdzono, że nie można ich zakopać na cmentarzu, dlatego że tłum w nocy przyjdzie, odkopie groby, będzie wluch ciała z zemsty. Może je zbezcześcić. Zresztą nie ma się co dziwić. Jak zadyndał ostatni skazaniec, to krzyknął tłum. Za nasze dzieci, za naszych mężów. Był to przecież 1946 rok. Nie było żadnej rodziny w Polsce, która nie doznałaby od okupanta krzywdy w sposób mordowania, katowania czy rozstrzeliwania swoich bliskich. I co zrobić z ciałami? Stwierdzono, że zabierze je Akademia Anatomii na Uniwersytecie właśnie medycznym w Gdańsku. Niech przynajmniej fragmenty tych ciał posłużą edukacji następnych przyszłych lekarzy i pokoleń tych lekarzy i studentów, którzy będą leczyć ludzi w powojennej, jakby nie było, Polsce. Dziękuję bardzo. To na tyle w dzisiejszym odcinku History Hiking. Do zobaczenia w czwartek za tydzień. Pamiętajcie, żeby obejrzeć najnowszy reportaż, który przygotowaliśmy specjalnie dla naszych wspierających. Pomagając nam tworzyć nowe odcinki, otrzymujecie też wiele innych bonusów. Szczegóły w linku pod filmem. Serdecznie pozdrawiamy naszych mecenasów. Radosława Burczyka, Admingo 50, Grzegorza Barszcza, Bajkera Budzyka, Witolda Hojeckiego, Artura Hojeckiego, Kamila Dzikiego, Adama Guska, Gildorfa K., Karola K., Marcina Lukomskiego, Sylwestrę Mesonę, Galicję Production, Marcina Rutkowskiego, Małgorzatę Sobczak, Wojciecha Srokę, Piotra Szczaubę, Mariusza Tokaja i Łukasza Wójczaka. Naszymi mecenasami są także Michał Dura, Michał Chmielarczyk, Wojciech Byrski, Michał Folga, Remigiusz Golanowski, Mirosław Kanak, Anna Kudła, Damian Ślemp, Krzysztof Taborski. Serdecznie, ogromnie Wam za to dziękujemy.